Dzień dobry Państwu, z tej strony Miszon i Warga, czyli Miszarga. Warmiszon. Warmiszon. Warmiszon to województwo warmiszońskie będzie kiedyś, zobaczycie. A bo taki garnek do szybkiego gotowania, warmiszon. A bo taki ogórek, warmiszon, taki z Warmii i Mazur, ogórek taki gruntowy. Ale to są te garnki takie, które sprzedają ci, kiedy jesteś starszym człowiekiem i chcą cię wkręcić po prostu. Ale dostaniesz do tego parasol. 6 tysięcy złotych. Parasol dostaniesz za darmo jeszcze. Parasol gratis. I ramka na zdjęcie. Tak. Z twoją najlepszą rodziną, której nigdy nie miałeś. Już za chwilę holoramka na zdjęcia. Tak. A tak serio, witamy w kolejnych papierach rozwodowych. Dzień dobry. Dzisiaj jednak nie o garnkach, aczkolwiek być może troszeczkę też zahaczymy o ten temat, bo jak gotować inaczej potrawy, kiedy jest się na festiwalu? Iść do knajpy najbliższej. Można, ale niektórzy nie mają takiego luksusu posiadania pieniędzy, żeby iść do knajpy, jadą na festiwale i gotują rzeczy pod namiotem. Tak, to wtedy trzeba koniecznie rozłożyć mały grill, wziąć bardzo dużo podpałki, wlać ją tam całą, zapalić. Najlepiej oblać też kiełbasę tą podpałką. Najlepiej oblać kiełbasę i najlepiej oblać też balkon sąsiadów podpałką, żeby oni też wiedzieli, że grillujecie. No i wtedy ugrillować kiełbasę, a na koniec wszystko wypierdolić na ziemię. Te zgorzkniałe słowa płynące z ust tej niewiasty obok, z którą prowadzę papiery rozwodowe, wywodzą się sprzed tygodnia właściwie. Z doświadczeń przykrych, niesamowicie przykrych doświadczeń sprzed tygodnia. One w ogóle nie były przykre, były strasznie zabawne. Były strasznie śmieszne, dzięki temu mamy teraz anegdotki do opowiadania. Słuchajcie, dziękujemy bardzo wszystkim, którzy mieszkali pod naszym tym domkiem. Właśnie dlatego chciałem do tego nawiązać, że dzisiaj porozmawiamy sobie o festiwalach. Generalnie o tym, jak poznać kogoś na festiwalu, na którym festiwalu kogo można poznać, czy warto poznawać kogoś na festiwalu, co robić na festiwalu, jak to jest z miłością na festiwalu, a zaczniemy od chyba festiwalu, na którym ostatnio byliśmy, czyli festiwal w Sławie, Rap Stacja Festiwal, na którym pysznie się bawiliśmy, prawda? Bardzo dobrze, tak. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Maciek tam nawet śpiewał piosenki na scenie. Tak, ale to tańczył. To jest akurat nieistotne, natomiast istotne jest to właśnie rzeczywiście, że my sobie żyliśmy tam w tych tak zwanych komfortowych warunkach, bo mieliśmy domek i łazienkę z ciepłą wodą, wszystko ja nie tam wiem, było. Sobie tak cały czas podkreślać, że to tak zwane komfortowe warunki. I to ja jestem zawsze tą osobą, która najbardziej wybrzydza na wszystko, a cały czas powtarzam, że te domki były naprawdę komfortowe, ale bo jasne. To były domki nad jeziorem jakieś w ogóle. No nie, tam było no, czysto, sucho, wykafelkowanie, nie było robaków. Ja mówię, że to jest były wygodne łóżka. Bo dla nas, starych ludzi, to są tak zwane wygodne warunki. Bo my przede wszystkim jesteśmy starzy i bogaci i zwykle korzystamy z luksusów, że musimy wejść i powiedzieć, tu jest tak jakby luksusowo, bo inaczej po prostu wychodzimy, tylko w takich miejscach jesteśmy. Natomiast ludzie, którzy mieszkali pod naszym balkonem w tych domkach, to mieli kategorię minus 7. Mieli kategorię minus 7 gwiazdek, ale było to zabawne, bo oni mieszkali, to nie było pole namiotowe, to gdzie oni byli. Tak, to była po prostu trawnik. To była polanka przed domkami, to były domki nad jeziorem i no, Maciek powiedział, że pod naszym balkonem, to dużo też powiedziano, to taki taras, który był prawie na równi z ziemią. No tak. Minimalnie ponad ziemią był ten tarasik. I przy tym tarasiku były rozbite namioty. Przy tym jeden, też ciężko nazwać to namiotem. Nie, to była, nie wiem, czy kojarzycie w Praktikerze, czy tam w Leroy Merlin kupicie taką plandekę niebieską. Taka niebieska, wygląda jak torba z Ikea. Tak, taka niebieska. My używaliśmy tej plandeki do robienia morza, jak robiłem parodię Titanica. Znaczy w sensie nie parodię, tylko... Titanica dla Play. Titanica, tak. Co to było? Jak to się nazywa? Nie wiem. W każdym razie plandeka została tam nabita na paliki. I z tego był zrobiony namiot, spod którego wystawały dwie pary stóp. A to oni leżeli na ziemi? To nie, no chyba coś tam mieli pewnie. Nie mam pojęcia, słuchaj, nie wchodziłam im pod plandekę. W każdym razie bardzo padał deszcz momentami, więc... Jej brzydko zalane. A to wyglądało jak takie trupy w plandece, bo im wystawały stopy takie z tego. No trochę tak, ale słuchajcie, bo do tego też nawiązuje, nasz program jest o związkach generalnie. No i tam była para. I tam był związek dosyć mocny. Tam była para. Właśnie pod tą plandeką, która...
robiła wymianę zdań pierwszego poranka naszego, jak my tam byliśmy. Mhm. To robili wymianę zdań taką po tym, jak w nocy bardzo ciężko im się rozbijało wszystkim namioty tam i darli mordę przez całą noc. Było nad ranem czwarta, mniej więcej piąta. A później mieli tę wymianę zdań taką znaczy to było, nie wiem, czy czytaliście Szekspira Romea i Julię, coś mniej więcej na tej zasadzie. Kiedy ona mu powiedziała, żeby nie wnosił właśnie tam wody, błota czy czegoś tam do tego ich namiotu. Do tego haremu. Do tego haremu. To on do niej powiedział, a ty nie sraj mordy! To było takie, co zapamiętałam. Natomiast wymiana zdań tam była długa. Tak, możesz sobie kurwa do auta iść spać, jak ci się kurwa nie podoba. Same takie rzeczy. To takie delikatne, no. Ale tam były takie powymyślane zdania w ogóle, tak bardzo skomplikowane one, bo ja nawet nie wiedziałam, że można używać takich określeń, szczerze mówiąc. Można. To było tak bardzo wymyślne, jednocześnie bardzo prymitywne, ale byłam naprawdę w szoku. Tak, było to szokujące, natomiast... Szokujące było bardziej jeszcze. Co mnie po wybudzeniu od razu zastały słowa mieszkańców Polanki. No. Bo ja już się obudziłam, ale jeszcze nie wstawałam i słyszę nagle, ej, a może jakbyśmy tam im weszli tutaj do środka, no to przecież oni tam mają zlew, nie? No to moglibyśmy się umyć. Przecież to nie byłby dla nich problem. No oczywiście, nie, my zapraszamy wszystkich. Sobie, jak oni by się wbili. Tak, jeżeli nas kiedykolwiek zobaczycie, gdziekolwiek, to pamiętajcie, wbijajcie do nas, do apartamentu i umyjcie sobie dupsko, kurwa, w zlewie. Stupy. Wytrzyjcie potem się oręcznik Oli. Ola ma taki fetysz po prostu, że lubi, jak obcy ludzie wycierają się w jej ręcznik. Bardzo lubię. No i patrz, i czy to są dobre warunki dla takiej pary do prokreacji, do uprawiania seksu tak zwanego festiwalowego? Przecież, ja nie wiem, znaczy w ogóle... Dla mnie w ogóle namiot to nie są warunki do niczego. Znaczy patrz, przede wszystkim do tak, niczego. Festiwale to jest... To jest taka wolność, to jest taka młodość, to jest to zawsze takie były synonimy tego. Zresztą tak też było z Woodstockiem, tym pierwszym takim w sumie festiwalem, nie? W 69 roku, kiedy to było takie właśnie najpopularniejsze, że wiesz, wolna miłość, branie narkotyków i tak dalej. I ja tak się właśnie zastanawiałem, zawsze to było dla mnie takie trochę dziwne. Ja nie jestem najczystszą osobą na świecie, w sensie takim gościem, co to dotknie czegoś albo coś, upadnie mu kanapka na ziemię, to jej nie podniesie. Podniosę, zjem, nawet jakby leżała tam parę godzin, to zjem. Ale chodzi mi bardziej o to, że jednak, no nie wiem, uważam, że taki seks na takim festiwalu jest czymś takim... Nie wiem, jak ty. Znaczy nie, ja wiem, jak ty. No, nie wiesz, jak ja. Nie wiem, ale widzowie nie wiedzą. Ja nawet nie... Ważne, żeby się dowiedzieli. Ja nawet nie jestem odważna na tyle, żeby spać w namiocie. I ja wiem, ja mam mnóstwo znajomych, którzy uwielbiają w ogóle namioty i uwielbiają kempingi. Ja się do tego totalnie nie nadaję. Ja muszę mieć po prostu jakiś domek albo pokój gdzieś i normalne warunki sanitarne. No tak mam i tak mam. Co więcej, to nie wynika z mojej metryki, czy właśnie i nie wiem, tego ile mam na koncie i że stać mnie na wynajęcie po prostu czegoś, tylko zawsze tak miałam. Jak byłam dzieciakiem, to też tak miałam. I raz pojechałam pod namioty na festiwal filmowy. Do Kazimierza i powiedziałam, wtedy to byłam było po liceum zaraz. Powiedziałam, że to jest ostatni raz, kiedy śpię pod namiotem, nigdy więcej nikt mnie nie namówi na to, żebym spała pod namiotem. I trzymam się tego do dzisiaj. Ja dwa razy w życiu spałem na festiwalu pod namiotem i to było w 2001 i w 2002 roku, jak pojechaliśmy na festiwal Roskilde. Pojechałem z Dziewitem wtedy na festiwal, z jego siostrą i całą tą ekipą. I jak pierwszy raz pojechaliśmy, to spaliśmy na normalnym polu namiotowym i kupiliśmy sobie z Wojtkiem namiot, który był bez tropiku. Spaliśmy razem w namiocie, wiecie jak jest. Było 40 parę stopni, było zajebiście gorąco, a to było też najdłuższe dni roku, bo to był 20 tam któryś czerwca. I z racji, że w Danii, Dania jest dosyć mocno na północy, słońce zachodziło około pierwszej w nocy, a około drugiej wschodziło, więc było tam cały czas jasno. Aż do momentu, jak spadł deszcz i wtedy namiot zaczął się topić. Pływały nam kabanosy, bo oczywiście mieliśmy kabanosy, to co mogliśmy mieć, nie? Pływało nam wszystko w tym namiocie
I Wojtek dzielnie stwierdził, że tam zostanie, a ja wygodnicki poszedłem spać do samochodu. Więc przestałem srać mordę i poszedłem do samochodu spać. Następnego roku sytuacja była o tyle inna, że nie mieszkaliśmy na polu namiotowym zwykłym, tylko na polu namiotowym dla dziennikarzy. Mieliśmy 18 lat i byliśmy na polu namiotowym dla dziennikarzy, co prowadziło do tego, że mieliśmy za darmo szkołę, do której mogliśmy pójść i się umyć, wykąpać, bo tak to trzeba było płacić tam za mycie się. I rzeczywiście wtedy jakbyśmy pierwszy raz, to raz się poszliśmy umyć. Ale no też ile byliśmy dni? 3. A drugi raz jak byliśmy, to się myliśmy codziennie. I tak sobie myślę, no byliśmy takimi młodymi chłopakami, którzy sobie tam bujają się po festiwalu. Ja wtedy pamiętam, nie miałem dziewczyny, czy miałem? Może dlatego, że się nie byłeś. Czekaj, myślę, czy miałem, czy nie miałem. Nie, za pierwszym razem nie miałem dziewczyny, to rzeczywiście nie miałem dziewczyny, ale mi się podobała, byłem zakochany w takiej jednej dupie, więc która była właśnie w Katowicach, tylko że ona, jak się okazało, potem mi powiedziała, że ona woli kogoś starszego. Fuck off. Więc koniec końców nic z tego nie wyszło, ale wiesz, byłem jej tam wierny i kupiłem jej, kurwa, już sobie kupiłem tam na tym festiwalu. Skali, co jej mogłem kupić? Kupiłem mi czapkę rastafariańską. No na pewno to właśnie na to bym postawiła. Ojej, nie zostałbyś moim chłopakiem. Taką kur... Ale ona czapkę. Lubiła reggae gdzieś tam i tak dalej, więc... Zakochałeś się w lasce, która... Miała dredy. Kochała reggae. Miała dredy, no. Słuchaj, no w każdym razie tak było rzeczywiście, więc ja tam... dupy specjalnie nie szukałem. Natomiast dziewczyny. Wiesz, no, dziewczyny, no dziewczyny, Jezus, no. Dobra, nie powiem. Nie powiem, miałem coś na końcu języka, Mateusz pewnie wie, co miałem, ale nie mogę powiedzieć. W każdym razie, no nikogo tam jakby nie szukałem. Wojtek chyba też nikogo nie szukał jakoś, oprócz ludzi, którzy mogą mu coś sprzedać, ale tak to nikogo nie szukaliśmy. Choroby weneryczne na przykład. Natomiast wiesz, no zawsze festiwal jednak się kojarzy, że jesteś młodym człowiekiem, to jedziesz poruchać, no, koniec końców. Mi się nigdy tak żaden festiwal nie kojarzył, zawsze mi się kojarzył z tym, że jadę posłuchać muzyki konkretnej i bawić się z ludźmi, z którymi jadę, z ekipą, z którą jadę. Ja mam wrażenie, że większość dzieciaków jedzie właśnie po to, żeby się ruchać na festiwalach, szczerze mówiąc. Że są, wiesz, po raz pierwszy wolni od rodziców, mają możliwość poznania totalnie obcych ludzi i tak dalej. Jest to dla nich takie kuszące. I ja nie mówię, że to jest złe, absolutnie. Nigdy nie jeździłam w taki sposób. Ja też festiwale. Nie, tylko mówię, że tak mi się wydaje, że większość dzieciaków tak ma w tej chwili. Okay. Znaczy nie w tej chwili, w ogóle. Wiesz, jeżeli chodzi o festiwale kiedykolwiek. Że każdy jedzie z myślą, że może coś się uda, nie? I zarówno dziewczyny, jak i chłopaki, nie? Mam takie wrażenie. I to mnie natchnęło, to ci mówiłem. Ale to jest tylko twoje wrażenie, które jest niepoparte niczym, tak na dobrą. Jest poparte festiwalem miłości, Woodstock, no ej, jakby, patrz, jak pod kołderką leżą sobie tu ludzie, o. No to pokazuje, że jakiś, wiesz, z 69 roku. No to prawda, ale nie, chodzi mi festiwal. O to, że się, moim zdaniem, mentalnie się niewiele zmieniło w tym wszystkim, bo ludzie generalnie dążą do tego, żeby się ruchać ze sobą. Tak działa świat. I tak zawsze działał. I będzie działał, nieważne co minister Czarnek, kurwa, cnoty niewieście jakieś wprowadzi, kurwa. Chuj z nim. Więc moim zdaniem to się nigdy nie zmieni i należy dzieciaki edukować. I to mocno edukować. Właśnie ze względu na takie festiwale. Nie zabranić tych festiwali, bo to jest absolutnie najgorsze, co można zrobić. Kids will always find a way. Życie, no, znajdzie w ogóle drogę zawsze. Natomiast edukować jeszcze raz edukować i nie bać się tej edukacji seksualnej. Zresztą to jest to, co ci mówiłem, to, co mnie natchnęło. Robiliśmy sobie z Olą i z ekipą różne parodie piosenki Ojo, rzucam worki w tłum. Tak, jedną z wersji było rzucam bułki w tłum, kto łapie, ten zjada, i do tego był tańc gołębia, tak. Żeby podkreślić moc tej piosenki. I to by było całkiem spoko, gdyby naprawdę rzucali bułkami. Tylko doszliśmy w tłum. Do wniosku, że rzucanie bułkami byłoby źle odebrane, wiecie, rzucanie chlebem i tak i nie, ale gdyby to były zapakowane kanapki. A kanapki to byłoby ekstra, bo to jesteście na festiwalu, dostajecie dokładnie. Darmową kanapkę. Robi to jest catering, promocja, 200 kanapek tak, i rzucają. Promocja jakiejś marki, która robi jakieś te bułki cateringowe. No. I ja wpadłem jadąc samochodem na to, żeby zrobić, że oni powinni w ogóle wejść we współpracę z Durexem albo z Unimilem, czy z jakąkolwiek inną firmą robiącą prezerwatywy, że rzucam gumki w tłum,
kto łapie, ten wkłada, albo kto łapie, ten aha, wiecie, o co chodzi. I że zrobiliby taką wersję i to jest win-win na wszystkich możliwych płaszczyznach, bo po pierwsze, jest to akcja społeczna, uświadamiająca, że na takich festiwalach warto się zabezpieczać. Dwa, jest to skierowane do młodzieży bardzo mocno, młodzież pokocha po prostu takie rzeczy, a jeżeli byłyby to jeszcze sygnowane, masz prezerwatywę z ryjem Okiego albo z Young Iggy po prostu, z tymi włosami Young Iggy'ego na końcówce. Albo mówisz, podaj mi, o co chodzi. Albo podaj, wiesz, o co chodzi? Wiesz, o co chodzi, mordo? Załóż, o co chodzi, mordo. To jest jedna rzecz. Następna. Jest to hajs, wiadomo, że sponsor i tak dalej. Będzie o tym głośno, bo na pewno się przysrają wszystkie media prawicowe, że to jest rozseksualnianie młodzieży i tak dalej, plus jest to bardzo pożyteczne, więc moim zdaniem to jest na wszystkich płaszczyznach, no i rzeczywiście zabezpieczy to A, przed niechcianymi ciążami, B, przed chorobami wenerycznymi, więc moim zdaniem na wszystkich płaszczyznach to jest wygrane, nie? Jakby co 10% poproszę. Durex. Wiecie, co możecie z tym zrobić. No. Tak, i ja uważam właśnie, że no młodzi ludzie, widzisz, dla mnie festiwal też nie kojarzy mi się z ruchaniem, bo dla mnie festiwal, no festiwale, na których byłem, to jest co? To jest to Roskilde, o którym wspominałem, to jest Open Air to już w ogóle nie kojarzy się z niczym związanym z miłością. Słuchajcie, boli, Oli wyrwali żebro. Złamałam z żebro, przepraszam. Teraz jak będę kichać, to będę bardzo przeżywać ten fakt. Tak, Ola złamała żebro jadąc na festiwal. Ale o tym, jak do tego doszło i tak dalej, dowiecie się w następnym odcinku Papierów Rozwodowych, który będzie dotyczył męskiego i damskiego chorowania, więc tak od razu już tutaj rzucamy tematem, tak jak workami w tłum. Tak. Gumkami w tłum. Dobra, kontynuujmy. Więc wracając do tego, o czym ja mówiłem, że festiwale, na których byłem, potem był Open Air, na którym razem byliśmy. Trochę mi się kojarzył generalnie z prokreacją ten Open Air, bo Ola była w ciąży wtedy, była w 8 miesiącu ciąży. I poszliśmy na Fade No More. Poszliśmy na Fade No More, tak, to nie byliśmy na całym festiwalu. Nie, my poszliśmy tylko na jeden dzień festiwalu, ale to i jednak... tak właściwie poszliśmy na jeden koncert. No. Tak, bo chcieliśmy jeszcze na Prodigy, ale już zaczęło padać tak mocniej i już chcieliśmy iść do domu, a w ogóle też... Niby poszliśmy na ten festiwal, a jedyne, co mieliśmy z tego festiwalu, to 3-kilometrowa wycieczka po prostu w jedną stronę przez pole. Nie, zajebisty koncert Fade No More. Koncert super. Co prawda w deszczu. I byłam bardzo trzy tygodnie zmęczona. Lampy, kurwa, i deszcz, akurat kiedy Fate No More grało. Ale dokładnie w tym momencie, kiedy wyszli na scenę. Dobra, ale odbiegamy od tematu. No, ale nie zawsze odbiegamy od tematu myśli, i dobrze. No. Dawaj, dokończ myśl. Nie, ale to nie jest dokończenie myśli, tylko wymieniam po prostu festiwale, na których byłem. Byliśmy na Rockin' Park. Tak, potem byliśmy Rockin' Park, czyli w Niemczech, czyli w Norymberdze. To jest też festiwal... No, wtedy mieliśmy właśnie taki głód festiwalowy, bo nie byliśmy długo na żadnym takim spędzie ludzi i pojawiła się ta Norymberga, a ja chwilę później, bo Norymberga była w czerwcu... 2016 Tak, 2016. Ja chwilę później pojechałem na pierwszy Woodstock, wtedy jeszcze Woodstock, nie Poland Rock, tylko okay. wtedy Woodstock był. I to był dla mnie w ogóle szokers, nie? Kiedy to był... Woodstock jest takim niekontrolowanym festiwalem, samokontrolującym się i to jest super, że tam są ludzie, którzy... To nie jest taki... No bo jest przede wszystkim darmowy, więc ludzie się rozstawiają tam jak chcą, gdzie chcą. Wszyscy mają tam jakieś ustalone zasady, tylko że ludzie sami sobie ustalają zasady i to jest bardzo gdzieś tam w tym wszystkim fajne. I naprawdę zachwyciłem się tym Woodstockiem. Mimo, że brudno, że śmierdzi, bo było brudno i śmierdziało, wiadomo... Ale jednak no, byłem zachwycony tym, co tam się dzieje, tym, jacy ludzie są życzliwi, tym, jacy ludzie są otwarci względem ciebie. Nie mówię tutaj o kobietach i tak dalej, tylko mówię generalnie po prostu o tym, że przechodzisz obok namiotu, ktoś ma tam, nie wiem, wódkę czy coś, od razu cię częstuje, masz, napij się ze mną, ziomek i bardzo tak dalej. Bardzo bym chciała takiej sytuacji. Ja wiem, ale... Ja się nie nadaję, ja się totalnie nie nadaję. Ja rozumiem, a to trzeba sobie wyłączyć pewną wygodę gdzieś tam w głowie i zrozumieć, że to jest tak i nikt tam nie ma z tym problemu, ludzie są naprawdę tam wolni i robią różne swoje rzeczy i nie ma co się do kogokolwiek tutaj
A to, srać morty. To nie jest kwestia wyłączenia czegoś w głowie, akurat w moim przypadku, tylko to jest kwestia taka, że ja po prostu nie jeżdżę w takie miejsca, bo ja wiem, że się do tego nie nadaje i nie chcę niczego wbrew sobie wyłączać w głowie, bo ja nie będę się czuła komfortowo po prostu na takim festiwalu. I pewnie czułabym się dobrze przyjeżdżając tam i na przykład mieszkając sobie gdzieś w hotelu, a przychodząc tam wtedy, kiedy ja mam ochotę, nie? Ale że mieć tę możliwość opuszczenia tego miejsca. Po prostu. Mhm. Bo no, mieszkanie w namiocie u mnie nie wchodzi w rachubę, mieszkanie w kamperze też nie, więc to nie jest dla mnie miejsce. Mieszkanie w kamperze nie wchodzi ci nie. w rachubę? W klimatyzowanym kamperze z łazienką? No bo ja chcę łazienkę taką pełną, no wiesz, taką. Okej. Okay. No, taką jak mieliśmy teraz w domku, to jest taki minimum, nie? No rozumiem, no, na Woodstocku są łazienki, tylko one są zawsze kolejki straszne do łazienek. No dlatego to odpada, no mówię, to jest nie, to mnie w ogóle nie interesuje. Dlatego ja po prostu nie jeżdżę na takie festiwale. Tak jak byliśmy w Norymberdze, no to było fajnie, bo mieliśmy wynajęty hotel i po prostu szliśmy. Tak, ale to nie było festiwal. Z jednej strony zgadzam się z tobą, że to było fajne, ale z drugiej strony ten hotel był też daleko jakby od tego wszystkiego, co się działo. Tam trzeba było przydrałować, nie wiem, z 4 kilometry. Raz poszliśmy pieszo, pamiętasz? Tak, ale to nie był problem. Szliśmy, nie? No, to nie był problem, braliśmy Ubera, podjeżdżaliśmy, a raz szliśmy na piechotę. No. Tak, ale wtedy nie masz tego klimatu festiwalowego tak do końca, wiesz, bo przychodzisz po prostu do. Ale byliśmy ze znajomymi, więc ja miałam klimat tego, że gdzieś jestem i coś, wiesz. Wystarczyło, że się pije po prostu cały czas, to wtedy jest klimat festiwalowy, pamiętajcie. Ja po prostu nie potrzebuję tego, nie wiem, siedzenia na trawie, no powiedzmy to w ten sposób. No. A na jakich festiwalach ty w ogóle byłaś? No tak, no byłam na tym festiwalu, byłam na festiwalu kiedyś w Tychach, takim trzydniowym, to był bluesowo jakiś tam rockowy. Czy to był taki, że zlot motocyklistów przyjeżdża i tak dalej? Takie bardzo rzeczy, nie? Bardzo duży festiwal rockowo-bluesowy, tam grał TSA, tam grał Jam, no takie zespoły, okay. Takie poważne zespoły. No klasyki tak zwane. W całym takim parku w Tychach, ja nie pamiętam jak to się nazywało, myśmy spali i myśmy byli w czwórkę ze znajomymi, w sensie była nas czwórka. I spaliśmy w samochodzie wtedy i myliśmy się w centrum handlowym. Naprawdę? Tak. Jak bezdomnie, ale tak totalnie, nie? Albo stacja benzynowa, albo centrum handlowe. No, tak, no ale takie, wiesz, mieliśmy wyjście. No nie mieliśmy super daleko do domu, ale też jechać pół godziny potem do domu. No rozumiem, ale to oni... I wracać bez sensu, a myśmy sobie tam chcieli zostać. To festiwal nie miał zapewnionego jakiegoś takiego sanitarnego ale czegoś? My nie wiedzieliśmy, że zostaniemy tam na noc. Aha, okej. Okay, po prostu dobra. Stwierdziliśmy, że zostajemy i tak dalej, no. Więc zostaliśmy tam sobie, spaliśmy w samochodzie. Więc byłam na takim festiwalu. W czwórkę spaliście w samochodzie? No, w cztery Jak się osoby. Śpi? W cztery osoby ja są... spałam na przednim siedzeniu, więc miałam całe przednie siedzenie dla siebie. A to jest tylko przednie siedzenie, przecież to się bardzo źle śpi. No, no nie spało się dobrze, no okay. Źle się spało. Ja raz tak spałem na Ersicach, płynąc promem do Grecji i było tragicznie, więc... No tak się spało, jak się śpi w samochodzie na siedzeniu, którego jeszcze nie możesz opuścić, bo ktoś za tobą śpi. No nie? Tak, dlatego mówię. No, więc... no ale to chodziłam do liceum, to było mi wszystko jedno, wiesz, w sensie... Czyli jednak były momenty, kiedy było ci wszystko jedno i nie potrzebowałaś tej wygody takiej. No ale to jedna noc, to się da przeżyć, nie? Okej. Okay. Więc byliśmy tam. Myślę, potem czekaj, na jakim ja festiwalu byłam w następnej kolejności. Nie wiem, czy nie na tym filmowym w Kazimierzu. Kazimierz, tak. To wtedy spaliśmy na polu namiotowym i to był koszmar. Ja się cały czas kłóciłam z moim chłopakiem. A czemu był koszmar? No bo koszmarnie źle, ja się tam nie mogłam wyspać, było mi niewygodnie, było tam krzywo, te łazienki były zrobione w chlewikach, tam mieliśmy pole namiotowe u kogoś, no u kogoś jakby... Ale ze świnkami? Tam były świnki też? Nie, tam nie było świnek, nie było, to były chlewiki. Nie było małych świnek niestety, tam? Nie, to były chlewiki przerobione na łazienki i w ogóle to było tak bez sensu, bo wchodziło się do tej łazienki, zamykało się główny jakby klucz, no. A w środku były... na przykład dwie toalety były, nie? No. Były dwie toalety, ale one nie były oddzielone od siebie, w sensie nie było drzwi, że okay. Wchodząc do toalety, jak robiłeś kupę i chciałeś, żeby ktoś jeszcze na przykład sobie wszedł, no to ta osoba... Mówisz o dwóch, w sensie klozetach. Tak, siedziałaby obok ciebie. A, bo toaleta ciebie. To jest dla mnie... Toaleta? Nie wiem, ja mam w głowie, że to jest umywalka. Aha, okej, okay. No to dobra, to mówię... Czyli dwa kibelki. No tak, ale to jest toaleta. No, okej. Okay. C. Dwa, no tak, dwa... Sracze. Jezu, jak się... Sroczyki. Sroczyki. Ale takie, że można się trzymać za ręce podczas srania. No właśnie, tak.
Właśnie tak. Więc to było takie bez sensu. To tylko z kumplem, słuchajcie. Bo robiła się gigantyczna kolejka. No było to oczywiste, że nikt nie chce z drugą osobą wchodzić i siadać na kiblu po prostu wspólnie i nie wiem, śpiewać sobie, robić śleci woda. No więc nie, ale... No i tak samo było z tym, z prysznicem, że one były niezasłonięte z przodu. Mhm. No więc no prysznice to jeszcze, wiesz, pół biedy, bo tam dla chłopaków to w ogóle nie był problem. Dziewczyny nie bardzo chciały tak wchodzić. No w każdym razie... A, i woda była cały czas zimna, bo ludzie tam wstawali gdzieś o 5 i już się myli, więc nie było wody przez całe rano. Potem wracała jakaś kolejna partia ludzi i szli się myć. I potem, no jakby przez cały czas nie było ciepłej wody. Więc... To było niefajne, no plus nasza koleżanka wpadła do rowu takiego odprowadzającego, tak jak... No melioracyjny. Tak, 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 taki ogromny, gdzieś tam na środku tego miasta, tam był taki rów, który nie był ogrodzony, taki do odprowadzania właśnie tam rów wody. Chorzów. I on był bardzo głęboki, bardzo duży i wybetonowany i nasza koleżanka tam spadła, a nie było jej wtedy z nami. Zrobiła sobie coś? Tak, rozwaliła sobie całą twarz na przykład. Aha, okej. Okay. No, rozwaliła sobie całą twarz. Zadzwonili do nas ze szpitala, bo ona im podała po prostu kontakt do nas, a to jeszcze ze szpitala z jakiegoś innego miasta. I myśmy do niej na drugi dzień, bo zadzwonili do nas jakoś w nocy, więc rano zaraz do niej jechaliśmy tam zobaczyć, co z nią. Tak, ona miała coś tam porozwalane wszystko, bo kolczyki, które miała gdzieś na twarzy, to jej porozrywały tę twarz. Straszne to było. No. W każdym razie, no nie wspominam dobrze, plus jeszcze ludzie, którzy byli tam jakby tubylcy, było tam strasznie dużo skinheadów w tym czasie, jakby mieszkało tam. No to były okresy, kiedy byli jeszcze skinheadzi. Tak, i to byli tacy skinheadzi, tacy bardziej żule, wiesz, dresiarze wymieszani z kibolami jeszcze. Więc oni byli tacy agresywni trochę i szukali zaczepki, a że dużo ludzi tam było takich, wiesz, no z długimi włosami. Na rockowo-bluesowym festiwalu niemożliwe. Nie, to festiwal filmowy. Ach, to na festiwalu filmowym byli skinheadzi? Tak, no bo byli tam w tym mieście, w Kazimierzu. Kręcili kurwa American History X tam, czy co? Możliwe. W każdym razie było nie wspominam dobrze tego festiwalu. No. A to, co mówisz o tym wspólnym sikaniu i tak dalej, to właśnie mi się przypomniało, że na Roskilde, pierwszy raz jak miałem właśnie tam 16-17 lat, jak pojechaliśmy na festiwal, to pierwszy raz widziałem kobiety sikające. W sensie, widziałem wcześniej sikające kobiety, ale to w czasopismach taty, które miał w pufie. A tak, to pierwszy raz widziałem, jak laski sikają. Cieszysz się z tego, tak? No bo przypominam sobie swoje dzieciństwo i sobie myślę, ale było fajnie. I... Niemieckie czasopisma najlepsze. W każdym razie pierwszy raz było tak, że patrzę, laski idą pod płot, ściągają spodnie, kucają i sikają. Nie? Bez w ogóle jakiegokolwiek podłamu. To, że goście sikali pod płotem, to było dla mnie oczywiste, aczkolwiek ja byłem osobą i ja długo byłem osobą, która się wstydziła sikać przy innych. W sensie blokowało mnie, nagle nic mi nie leci. No nie, ja też nie umiem sikać przy innych. Ale przestałem być taką osobą, bo zrozumiałem, że nie mam najmniejszego chuja na świecie po prostu, nie? Bo to o to pewnie chodzi, wiesz, wśród mężczyzn. Nie mam pojęcia, bo raczej u kobiet jest, nie. Ja ale widzisz, kobiety nie sikają przy sobie. Ja nie umiem się odprężyć podczas sikania przy kimś. Ja rozumiem, ale kobiety raczej nie sikają przy sobie, a faceci... Nie, nieprawda. Kobiety mega często sikają razem. Idą razem do toalety i idą razem sikać. Ale to nie idą w 6 nieznajomych ci kobiet. No nie, to idziesz z koleżanką to sikać. Ja ci mówię, jak jest w przypadku mężczyzn, jeżeli idziesz sikać, szczególnie na taki, znaczy pomijając to i to, wiadomo, które są, ale jeżeli idziesz sikać na przykład do jakiegoś klubu i tak dalej, tam zawsze jest rząd pisuarów. Na przykład w Utopii, w gejowskim klubie, żeby nie było, był nawet nie był pisuar, tylko była taka wielka ściana z takim tak. Wodospadem i tam się też sikało i tylko, że tam jakby jak sikałeś, to właśnie po to sikałeś, żeby pochwalić się sprzętem trochę. A ja z kolei właśnie, ja miałem taką sytuację, kiedyś jechałem z bratem, co prawda nie na festiwal, tylko do Niemiec jechaliśmy i byliśmy na stacji benzynowej, mi się strasznie chciało sikać. Miałem z 12 lat, poszedłem się wysikać i tam były pisuary, a obok mnie sikał jakiś wąsaty Niemiec, tutaj ktoś tam, tutaj jeszcze jeden ktoś i ja tak stałem. I ja nie potrafiłem wydobyć z siebie nawet kropli po prostu, nie? I w pewnym momencie odpuściłem i ściemniłem bratu, że się wysikałem, bo się wstydziłem mu powiedzieć, że się nie wysikałem, bo on powiedział, i on wtedy powiedział, dobra, to zostało nam 6 godzin drogi, to się nie zatrzymujemy już, nie?
I się nie zatrzymaliśmy. Ja myślałem, że mi pęcherz pęknie serio, nie? I tak właśnie było na festiwalu, że ja się też szedłem pod płot i nie potrafiłem się wysikać, nie? Bo wiedziałem, tu ktoś idzie, tutaj z krzaków ktoś wychodzi i tak dalej. No nie wiem, co miałem zrobić. Okazało się, że alkohol pomaga i wtedy sikasz już normalnie. Ja teraz na festiwalu poszłam do Toitoja raz tylko, na tym całym festiwalu. Poszłyśmy z Karoliną razem, weszłyśmy do tego wąskiego Toitoja. Razem do tego wąskiego Toitoja? Tak, żeby sobie świecić latarką z telefonu, żeby niczego tam nie dotknąć i wiesz, i żeby ten... No one są czystsze niż szklanki w barze. My dwie w tym wąskim Toitoju, Karolina stała, wiesz, trzymała mi ten telefon, żebym się wysikała. Ja w tej pozycji lotniczej, żeby też niczego tam nie dotknąć, ale jednocześnie trzymając się tak nad garstkiem tej klameczki, żeby nie wpaść do tego Toitoja. Ale nie wchodziłaś na Toitoja, w sensie tak nogami. A po co miałbym tak zrobić? Nie, bo mówisz o pozycji lotniczej, więc tak pomyślałem, że... Nie, no wisisz po prostu, wisisz, musisz mieć mocny mięśnie ud. Trzymacie tak Karolina za ręce wtedy? Nie, Karolina stała z boku i świeciła mi... A ty się trzymałaś tego, dobra. A ja trzymałam się tutaj klameczki i bardzo długo nie mogłam się wysikać, więc Karolina zaczęła mi robić tak... leci woda, I tylko dzięki temu powiedziała, że... I w momencie, kiedy powiedziała mi, spokojnie Ola... Mamy bardzo dużo czasu, bo tam ktoś, kto nas interesował, grał dopiero późno. A to ten problem, że problem gra tam dopiero któreś. Problem gra tam dopiero, nie wiem, 22, więc mamy bardzo dużo czasu, więc spokojnie możemy do tej 22 sobie siedzieć o tym Toitoju. Jak to powiedziała, to zaczęłam sikać. Dziękuję ci bardzo, Karolina. To są bardzo magiczne słowa. Dała mi czas po prostu. Dała mi czas. Nie poganiało mnie. Tak i no tak jest, słuchajcie, na festiwalach, no tak jak mówię, możecie sobie posiekać fajnie w Toitoju. Unikałam sikania w Toitoju, no mówię, poszłam tylko raz. No ja na przykład nie poszedłem ani razu się załatwić na jednym festiwalu na Roskilde, bo się brzydziłem po prostu być w Toitoju, nie? Dla mnie to było takie obrzydliwe i że ludzie na dworze stoją i ci pukają jeszcze, nie? I tak dalej. No to a propos Toitojowych opowieści z festiwali i openera, na którym byłam w ciąży, właśnie to jest taka historia, że dopiero przyszliśmy na to, na miejsce. Szliśmy strasznie długo, ja z tym wielkim brzuchem w upale, po prostu byłam taka zmęczona już strasznie po prostu po tej całej drodze i powiedziałam do Maćka, żebym ci pilnował. Że idę do Toitoja i mówię do niego, przypilnuj mi proszę, bo tu jest zepsute były te takie, w sensie one się odwracały, te takie, że chcesz zamknąć, a on się przekręca i drzwi są otwarte. Więc poprosiłam Maćka, żeby stał i mi przypilnował tych drzwi. No i nagle drzwi się otwierają i kiedy ja sikam, to ktoś wchodzi mi do tego Toitoja. A obok stoi Maciek i se z kimś zgada. Rozmawiałem z Jackiem Milasem, którego nie widziałem 5 lat, który został chłopakiem mojej byłej dziewczyny i który w tej chwili jest komentatorem snowboardu po Śląsku. Pozdrawiam. Fajnie. Ja się tak wściekłam. Prawda, wkurwiła się. Ale byłam tak wściekła, bo nie dość, że byłam wściekła dlatego, że mnie nie przypilnował. Dwa, że byłam w ciąży i hormony. Nie, to jeszcze mi wszedł ktoś tam, no i widział mnie w tej właśnie kompromitującej lotniczej pozycji jeszcze z brzuchem takim ciążowym. Wszystko było złe po prostu w tej sytuacji. Tory były złe. Więc Maciek dostał totalny opierdziel przy tym człowieku, z którym rozmawiał. Już się nawet nie potyczkowałam, żeby zaczekać elegancko na sytuację, aż osoba opuści teren spotkania, tylko po prostu nerwy puściły. Tak, nerwy puściły Oli. No, nie była to przyjemna sytuacja. No nie. Ale to też nie była taka typowa festiwalowa sytuacja, bo jednak to... Ja tego openera nie odbieram jako festiwal taki, na którym... On był trochę dziki, ten opener, bo to był też ten opener, który był w 2009 roku. To nie były te późniejsze, gdzie już cała Warszawka zjeżdżała i to było takie miejsce lansowania się, bo potem pojechaliśmy na takiego openera, gdzie chyba... A to już pojechaliśmy jako influencerzy. Gdzie chyba nie zobaczyliśmy żadnego koncertu, koniec końców. Nie, jak, co myśmy zobaczyli? A Fade Race... No More. Nie, Fade No More nie grało tam wtedy. Foo Fighters, przepraszam. Foo Fighters, ale Foo też Fighters. Byliśmy na Foo Fighters wcześniej. I tak jakby oglądaliśmy trochę z boku ten koncert, nie? Pamiętasz, że tak trochę... Tak, siedzieliśmy ekipą i bardziej chodziło o to, że chodziliśmy sobie z ekipą, spotkaliśmy tam Igora, Herbuta z zespołu Lemon, który nam przynosił... Przynosił nam whisky. Wynosił nam whisky z... Bo my mieliśmy... W ogóle dostaliśmy VIP-owskie niby zaproszenia, ale to nie były takie do końca VIP-owskie, były jeszcze... To były pół VIP-owskie, tak, były jeszcze bo dla była artystów. Strefa VIP w VIP-ie. Tak, były i jeszcze... my tam nie mogliśmy wejść. Tak, nie mogliśmy tam wejść, ale tam Igor wchodził i wychodził z whisky po prostu. A bo tak, bo na całym terenie festiwalu
festiwalu nie dało się kupić whisky, bo my chcieliśmy normalnie kupić whisky. Tylko Jäger był, nie? Był Jäger, który był bardzo spokojny, ale ile Jägerów można przez całą noc wypić? I nie dostać z gagi. Więc chcieliśmy whisky, a whisky było tylko tam, więc bardzo dziękujemy, Igor. Tak, pozdrawiamy cię, fajnie, że nam wynosiłeś rzeczy. Teraz już cię nigdy tam nie wpuszczą najprawdopodobniej. Tam z kolei ten festiwal. Było parę fajnych momentów. Moim ulubionym momentem było spotkanie Dane Majewskiego i Dubiela razem. Dane i Majewskiego wtedy poznałem. Oni wtedy powiedzieli: ej, mordo, dawaj, kurwa, zrobimy sobie z tobą zdjęcie, bo jesteś jedynym influencerem, z którym chcemy zrobić zdjęcie. I sobie zrobić ze mną zdjęcie. Nie, było śmiesznie. I w ogóle było śmiesznie na tym festiwalu spotykać ludzi, których znasz i których, no właśnie, których znasz, ale nie tak jakoś super dobrze, którzy byli totalnie zaćpani, nie? To było bardzo ciekawe. Miałem wrażenie, jakbym był w klubie w Warszawie, bo cała Warszawka tam była. Zresztą ja tam więcej osób z Warszawy spotkałem na tym openerze, niż normalnie w Warszawie, jak spotykam na jakiejkolwiek imprezie. W każdej restauracji, do której wchodziliśmy, siedzieli tak. Nasi znajomi. Tak, w i zawsze, o cześć, nie? No. Więc cały Sopot, cały Gdańsk, cała Gdynia były tym oblężone. I ten opener jest taki, on jest bardzo mało festiwalowy pod tym kątem, to jest takie Coachella wannabe, nie? No tak, to jest Coachella wannabe, jest takie lansiarskie trochę, jest tam fajnie, jeżeli się jedzie, oczywiście, jeżeli jedziecie z grupą znajomych, to wszędzie jest fajnie, mam takie wrażenie. I się bardzo dobrze bawiłam, jak tam byliśmy, natomiast no, to nie jest najlepszy festiwal, nie, na jakim byłam. Znaczy... Ja, jak tak sobie pomyślę, to chyba najfajniejszym festiwalem rzeczywiście był Poland Rock, znaczy właściwie Woodstock. Nawet pod tym kątem, że on zrobił na mnie takie mega pozytywne wrażenie, bo jechałem tam z nastawieniem, że o Jezu, to będzie taki festiwal pełen krzyku, brudu i tak dalej, a zobaczyłem, jak tam jest bardzo rodzinnie i jak to tak wygląda, wiesz, od środka. Jest brudno, tak jak mówiłem. Dlatego też moja pierwsza relacja nazywała się Brudstock, relacja prawdziwa. Natomiast tak jak mówiłem, na przykład jeżeli chodzi o znajdywaniu miłości na festiwalach, no to taki open air to jest, to moim zdaniem bardzo ciężko znaleźć tam miłość, bo wszyscy tam jadą bardziej się polansować niż czegoś takiego poszukać. Natomiast znam osobę, która znalazła miłość czterokrotnie na festiwalu Poland Rock. Jeden z moich ziomków po prostu 4 razy w ciągu 3 dni znalazł miłość tam. A 4 razy w ciągu 3 dni, myślałam, że w ogóle, że 4. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Znikał co chwilę po prostu w innym namiocie codziennie się budził, a raz nawet w ciągu nocy w dwóch innych. Więc można tam znaleźć miłość, no na pewno, jeżeli chodzi o festiwale na takim Poland Rocku. Ja nigdy nie szukałam na żadnym festiwalu żadnych miłości. Ja tak samo, bo... Nigdy się nie rozglądałam w ogóle pod tym kątem romantycznym i co więcej, nigdy w życiu bym się nie dała wyrwać w takim miejscu, bo ja nie ufam bardzo ludziom i ja bym zaraz sobie myślała, że ktoś mi chce zrobić krzywdę albo, że to mogłoby się skończyć tym, że ktoś zrobiłby mi krzywdę, bo nie poszłabym po prostu nigdy z obcym typem gdzieś do jakiegoś namiotu czy do jakiegoś domku. No nie ma szans. Ja bym się mogła z tą osobą bawić gdzieś tam wśród ludzi, ale no nie poszłabym nigdzie z taką osobą. Mhm. Bo ja mam zawsze w głowie najgorsze scenariusze, nawet jeśli się z kimś dobrze bawię, a nie znam tej osoby, no to po prostu nie ma szans. I... No dobra, ale przecież ludzie i tak chodzą na, nie wiem, dyskotekę, czy do klubu i tak dalej i wracają z zupełnie im obcą osobą też, no tak, do domu. Ale to ja tak nigdy nie robiłam po prostu, bo ja się boję takich sytuacji. Ja tak nie robiłam po prostu nigdy. Więc dokładnie tak samo nie robiłabym tego na festiwalu. No. Co więcej, teraz jak na przykład byliśmy na tym festiwalu tam w Sławie. W ogóle to jest moja topka festiwalowa, ale to z bardzo wielu przyczyn. Ojej, jest to, no to moja przede topka wszystkim festiwalowa, ze względu na muzykę też. No. Ze względu na muzykę to w ogóle tak najbardziej, ale też to, że byliśmy wypuszczeni okresie zamknięcia. Najważniejsza rzecz dla ciebie to, że ja po prostu tam grałem. No, to no tak, no i mój mężuś, nie? Mieliśmy backstage i mogliśmy sobie iść wszędzie, gdzie chcemy. Tak. I
staliśmy pod sceną bezpośrednio, więc mogłam Oskara posmyrać po stópce, jak tam chodził po scenie. Ja byłem na wysokości w pewnym momencie krocza guziora na przykład, nie? Dosyć mocno. Dosyć mocno mi tam majtał swoim tym falą jak blok, nie? Więc staliśmy bardzo blisko i to jest zupełnie inne doznanie. I w ogóle no, na to, że ten festiwal był jednym z najlepszych, na jakich byłam, no w tej chwili to jest mój taki najlepszy, który mam w głowie, no składa się bardzo dużo elementów. Natomiast były tam takie momenty, gdzie na przykład szłyśmy z koleżanką do domku same, bo poszłyśmy po płaszcze, po jakieś kurtki, bo zaczęło padać. I to była gdzieś już pierwsza w nocy, druga w nocy, no późno było. No. I szłyśmy po to i szli jacyś kolesie i każdy z tych, jakby z tych grupek, która szła, to nas zaczepiała, nie? Mhm. Wiesz, w stylu, o, dziewczynki szukają wrażeń. Wiesz, a idziesz jednak przez jakiś taki lasek, naprawdę, nie? Takie teksty? Tak, i nikogo nie ma obok ciebie. Oczywiście myśmy po prostu ignorowały, szłyśmy dalej. Nic więcej z tego się nie wydarzyło, ale gdybym była też sama, zresztą co z tego, że byłam z koleżanką? To są takie sytuacje, które są niefajne, nie? I teraz chłopaki, jeśli jesteście z takich chłopaków, którzy sobie żartują w ten sposób, bo ja domyślam się, że to mogły być jakieś żarty ze strony tych chłopaków. To nie róbcie tak, bo to jest bardzo... To wprowadza bardzo duży niepokój u dziewczyn. Też nie wiecie, czy taka dziewczyna nie spotkała się wcześniej z jakimś atakiem, czy gwałtem, czy ktoś jej nie zrobił krzywdy po prostu, więc możecie komuś spierdolić po prostu wyjazd i doprowadzić do jakiejś traumy strasznie dużej. A teraz mężczyźni powiedzą, że o, to sobie już w ogóle żartować nie można z księżniczek. Nie można sobie żartować, bo to nie jest śmieszne. To w ogóle nie jest śmieszne. To nie? Jak mają poznać ludzi jakiś? Ale to na pewno nie w lesie, w sensie na jakiejś dróżce, gdzie nie ma innych ludzi w nocy, nie? Zaczepiać dziewczyny. To nie jest dobry pomysł. Mhm. A nawet gdyby to były dziewczyny, które na przykład są bardzo pijane i one by weszły w gadkę i tak dalej, no to wiesz, to się dziwne różne rzeczy potem mogą dziać, nie? Mhm. No. To są takie bardzo niebezpieczne sytuacje i ja jestem bardzo na nie z takimi sytuacjami, no. I też przestrzegam dziewczyny przed wchodzeniem w dyskusję w takich sytuacjach, albo też w nawiązywaniu bliższych kontaktów w takich sytuacjach, no. Mhm. Bo to może w ogóle być, to mogą być fajne ziomki, może być śmiesznie, mogą się poznać i na drugi dzień w ogóle spotkać, a może się to źle skończyć. No wiesz, catcalling i tak dalej jest wszechobecny, no, szczególnie wśród pijanych ludzi na tego typu festiwalach. Też wiesz, dziewczyny się robią, są bardziej wyuzdane, w sensie ubierają się. Co to znaczy, że są bardziej wyuzdane? No, że tak jak mówię, moim zdaniem ludzie jeżdżą często na tego typu festiwale z konkretnych powodów, nie ale, tylko muzycznych. Słuchaj, my byłyśmy na przykład ja wiem, że wy nie. Byłyśmy, dobra, ale miałyśmy na sobie ultra krótkie sukienki z cekinów, gdzie nikt tak tam nie był ubrany, bo stwierdziliśmy, że będziemy grupi z Maćka. Na imprezę techno wyglądałyśmy tak, jak na imprezę techno, miałyśmy takie makijaże i tak dalej. Natomiast czy my to robiłyśmy po to, żeby kogoś poznać? Ja wiem, że nie, tylko... Ale ludzie... ktoś by mógłby tak pomyśleć. Nigdy nie należy nadinterpretować, no nigdy nie należy wychodzić z założenia, jeżeli jesteś facetem, że dziewczyna chce po prostu, skoro się ubrała tak, a nie inaczej, to chce się z tobą ruchnąć. Ale chodzi mi o to, że część dziewczyn robi to po to też, no. Ale nie można nigdy... Ale ja nie mówię o wychodzeniu tak, z założenia. Ale ja mówię, że nigdy nie można tego zakładać. Jasne, ja to wszystko rozumiem, tylko mówię ci, jak działają, kurwa, pijani mężczyźni bardzo często. Dla nich to jest sygnał, no niestety, Dlatego tutaj apeluję, żeby jednak gdzieś trzymać na wodzy te swoje fantazje. Nie, ja zgadzam się z tym w 100%, jeżeli jesteście facetami. Bo nie ma nic złego w poznawaniu ludzi, oczywiście. I też... To nie róbcie, kurwa, rzeczy, za które możecie pójść później do sądu, kurwa, przez przypadek nawet, bo wyjdzie z tego jakaś krzywa akcja, kurwa. No. Bo wiecie, to nawet może być taka sytuacja, że nie wiem, zaczepiacie jakąś dziewczynę i tak dalej, nic się nie stało i tak dalej, do niczego nie doszło, ale tutaj się pojawia jakiś typ, kurwa, od tej dziewczyny, czy tam jakiś znajomy i nagle się zaczyna, wywiązuje kłótnia, a wy zostajecie oskarżeni, kurwa, o próbę albo dostajecie po ryju od ekipy całej, na przykład tej dziewczyny. Ale też może być sytuacja, że poznajecie dziewczynę, która jest bardzo pijana i ona się zgadza na seks, a potem na przykład nie pamięta niczego i albo pamięta tylko urywki i dla niej to jest też trauma. A dla was to nie jest wcale fajny seks, no kurwa, no jeżeli walicie, że tak powiem, trupa, no to równie dobrze możecie to zrobić w prosektorium.
Wracając do... Nie możecie, słuchajcie. Nie sugerujcie się mną. Zatem, jeżeli mówimy o festiwalach, to ja cały czas wychodzę z założenia, że młodzież jedzie tam po to, żeby poznawać inną młodzież, żeby się napić, żeby popróbować różnych dziwnych substancji, dobrze bawić, posłuchać muzyki i żeby się poruchać, no generalnie. Ja wychodzę z tego założenia, że tak ludzie robią i robili od 60 lat, nie? Więc... Znaczy, wy nie musicie tego robić, w sensie nie musicie się mną sugerować, tylko ja po prostu mam takie założenie. Natomiast no, dla mnie seks na festiwalu jest taki, no kurwa, nie wiem, brudny. No to dla mnie też to nie jest rzecz przekonująca, w sensie to nie jest nic atrakcyjnego i nigdy nie było nic atrakcyjnego. Zawsze umiałam sobie wykombinować inne okoliczności przyrody do tego, żeby móc ten seks uprawiać, a nie akurat festiwal. Natomiast festiwal zawsze był na pewno okazją do zacieśniania więzów, nawet takich z bliskimi ziomkami, że się po prostu gdzieś wyjeżdża i robi się fajne rzeczy i po prostu spędza się czas właśnie ze swoją ekipą i dookoła się ma jeszcze innych ludzi. I fajnie, jeżeli ci wszyscy ludzie dookoła potrafią żyć w zgodzie. Chciałabym bardzo przestrzec, bo absolutnie nie mówię wam nie pijcie alkoholu i nie bierzcie narkotyków, bo wiadomo, że wszyscy i tak to będą robić. Tylko róbcie to wszystko z głową, jak już to robicie. Natomiast przestrzegam bardzo mocno przed braniem dopalaczy. Oj, tak. Bo nie wiecie, co bierzecie. To jest super niebezpieczne i naprawdę... Możecie sobie zrobić strasznie dużą krzywdę. Potem ci ratownicy nie wiedzą, jak mogą was ratować. I bo nie wiedzą, po prostu co tam było. Tak, nie wiedzą, co tam było. Czy tam był klefedron, czy tam był mefedron, czy tam było, nie wiem, strychnina. No i możecie nie wrócić do domu po prostu, no, po takiej zabawie. Ja też przestrzegam przed tym, żeby właśnie, jeżeli chodzi o ten seks na festiwalu, super sprawa generalnie, jakby może nie dla mnie, ale generalnie super sprawa i rozumiem. Zabezpieczajcie się, moi drodzy, serio mówię teraz, zabezpieczajcie się, bo nie chcecie wrócić albo zostać ojcem, albo wrócić z kiłą, kurwa, na penisie, albo, no, ja jestem mężczyzną, więc mówię ojcem, ale oczywiście matką tak jak najbardziej. No nie chcecie mieć tej świadomości, a chcecie też się fajnie pobawić i pojeździć na jeszcze inne festiwale, więc po prostu dbajcie o siebie, bo ten sezon festiwalowy trwa w najlepsze, więc jeszcze sporo przed wami. Mam nadzieję, że sporo przed wami i przed nami, bo wiadomo jak jest, jaka jest sytuacja, więc korzystajcie z festiwali, ale róbcie to wszystko z głową, bezpiecznie i bądźcie mili też dla innych ludzi, którzy są z wami na tym festiwalu, wtedy wszyscy się będziecie po prostu dobrze bawić. Róbcie to z głową, czyli laska albo mineta, pamiętajcie. Tak. Dziękujemy wam bardzo, to były papiery rozwodowe, odcinek o festiwalach. Miszon i Warga, ja też czyli dziękuję. Maciola. Czuję bardzo duży niedosyt związany z tematami festiwalowymi, bo niczego nie rozwinęłam, co miałam w swoich notatkach, ale no trudno. Czemu nie rozwinęłaś? Dobra. W każdym razie Rap Stacja Festiwal, super, wracamy za rok, polecamy też bardzo mocno. Miłego dzionka i smacznej kawusi. Dobranoc.